Na deski kultowego kinoteatru Znicz powróciły czwartki jazzowe, które zainaugurował sekstet Jana Szczurka, otwierając tegoroczny cykl. Atmosfera miejsca idealna dla kameralnych koncertów jazzowych została dodatkowo wzbogacona ciepłym światłem starego filmowego projektora. 17 października wystąpił Jan Szczurek Sextet, którego członkowie to studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zespół zaprezentował autorskie kompozycje, w których znalazły się zarówno szybkie, swingujące rytmy, jak i kantylenowe ballady oraz współczesne brzmienia modalne. Gramy autorską muzykę, jest to sextet jazzowy. Część fragmentów jest zapisana, część są to fragmenty improwizowane, gdzie każdy muzyk może pograć dowolnie i wykazać się swoimi umiejętnościami i pobawić się muzyką. Cykl Czwartki Jazzowe to nie tylko doskonała okazja do poznania mniej znanych odmian jazzu, ale także do odkrycia artystów stojących w kontrze do muzyki mainstreamowej. Jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę uczestniczyć w tych koncertach w przyszłym roku, w roku 2025, no to gorąco zachęcamy, bo to właśnie w głównej mierze zależy od publiczności. Jeśli będzie zainteresowanie, to zrobimy wszystko, żeby ten cykl był kontynuowany. Już 14 listopada w ramach cyklu wystąpi Hania Derej Quintet.